Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować w miarę nowe i mało jeszcze znane oprogramowanie o nazwie OpenEar. Jest to projekt na GitHubie, którego, jak to autor mówi, założeniem ma być dekodowanie różnego rodzaju emisji cyfrowych. W tej chwili jest to wersja 1.6, jeszcze bardzo skromna, bardzo prosta. Autor sam zaznacza, że zależy mu na minimalizacji interfejsu. Także w tej chwili widzimy tutaj okno główne i właściwie jedyne programu. Mamy możliwość zmiany częstotliwości, ustawienie kroku, włączenie, wyłączenie głośnika, wybór źródła, czyli odbiornik lub plik WAV. Współpracuje to oprogramowanie z donglami USB na chipsecie RTL. Ja wykorzystuję tu teraz w tej chwili ten najtańszy telewizyjny dongiel sprzedawany za 20-30 zł, dedykowany do odbioru telewizji DVB-T i radiofonii DAB. Także nie możemy się tutaj cudów po nim spodziewać, jak to było widać na jednym z moich filmów. Co potrafi to oprogramowanie? Odbiór standardowych emisji AM, FM wąski, FM szeroki. Oczywiście bez ustawiania żadnych parametrów, bez blokady szumów i tak dalej. Jest to bardziej odbiór taki informacyjny, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda sygnał. I w tej chwili 3-4 emisje cyfrowe. Tetra, DMR, czyli to wszystko, co znane z radia również amatorskiego. POXAC, no to już w tej chwili u nas chyba w ogóle niewykorzystywana transmisja pagerowa. I jako ciekawostka, odbiór samolotów, transponderów w systemie ADS-B. Mamy możliwość regulacji wzmocnienia dongla, ustawienia korekcji częstotliwości, co w przypadku tych tanich jest bardzo istotne, bo są w większości rozstrojone. I ustawienia waterfalla, czyli offset i zasięg. I dodatkowo możemy sobie stworzyć listę częstotliwości. Jak funkcjonuje to oprogramowanie? Włączmy, przetestujmy na szybko parę funkcji, to co się uda. W tej chwili jestem ustawiony na częstotliwość przemiennika amatorskiego. No niestety, jak wejdziemy w NF, no to widzimy, że tylko nadaje ramki synchronizacyjne, także nic tutaj nie usłyszymy. Ja tutaj przygotowałem drugie radio i przetestujemy go na innej częstotliwości zręcznego radia. Zjadę z czułością, bo wiadomo, że dongiel zgłupieje. No i zobaczmy, czy to radio nam zdekoduje transmisję typową DMR. Raz, dwa. Raz. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Test, test, raz, dwa, trzy. Test, raz, dwa, trzy. No jak słyszeliśmy, sygnał DMR z radiotelefonu został zdekodowany. Co do jakości i innych parametrów, tutaj się w tej chwili jeszcze nie będę wypowiadał. Przez jeden dzień prób zauważyłem, że dosyć wysoki poziom sygnału musi być odbierany, żeby oprogramowanie w ogóle cokolwiek zdekodowało. Jak wejdziemy w tryb Narrow FM, no mamy zwykły odbiornik, możemy sobie posłuchać tutaj częstotliwości, które nadają. Mamy tryb Wide FM, ostatnio. Wyciszmy sobie, żeby nie szumiało. Ustawmy sobie jakieś radio. Wpisywanie częstotliwości jest bardzo proste. 101 FM. Po wypadku autobusu w Warszawie pytania o kierowcę, czy był pod wpływem amfetaminy. Więcej pociągów do Zakopanego. Za chwilę też wybory i zaświadczenie o prawie do głosowania. No jak słychać, stacja radiofoniczna odbiera bez problemu. Mam tu jeszcze częstotliwość AM-ową. 1, 0 km or more. No i jak słychać na AM, też urządzenie odbiera. Ale no co tak najbardziej by nas interesowało, bo to jest w sumie nowość, jeżeli chodzi o oprogramowania pracujące pod systemem Windows, bo tak zapomniałem na początku zaznaczyć, że to jest oprogramowanie pracujące pod Windowsem, a nie tak jak większość dostępnych pod Linuxem. Czyli dużo szersze grono użytkowników będzie miało do niego dostęp, nie ukrywajmy tego. Co najciekawszym jest możliwość odbioru sygnałów systemu Tetra. Ustawiłem tutaj kilka częstotliwości. No tu niestety już odbiornik się zatyka. Przy tych sygnałach, które mam w okolicy, trzeba zjechać z czułością. No powiedzmy, że coś tutaj widać. No ale chyba sygnał jest nadal za słaby, mimo że no, jak widzimy tutaj i w FM-ie słyszymy, poziom jest dosyć dobry. O, zapalił się znaczek synchronizacji, czyli
oprogramowanie się zsynchronizowało. No niestety ilość dostępnych u mnie sygnałów Tetra jest nieduża, więc no nie usłyszymy tutaj w tym wypadku, czy cokolwiek jest dekodowane, czy nie. Słuchałem cały dzień, no i nic w tym momencie się nie odezwało. Nie będę mówił tak, kto tutaj na tej częstotliwości nadaje, to można sobie znaleźć w internecie. No oni się bardzo rzadko odzywają, czasami potrafią miesiąc nic nie mówić, więc ciężko cokolwiek odebrać. No jest oczywiście jeszcze Tetra na 390 MHz. No i już słyszymy, że nadaje. Oczywiście ta Tetra jest kodowana, także oprogramowanie sygnału nie zdekoduje. Słyszymy po prostu no to, co w tej chwili słyszymy. Jeden spory bełkot. Tu sygnały są już silne. Tu sygnały są już silne, więc to dekodowanie działa. No ale tak jak powiedziałem, sygnały są kodowane, więc tutaj tego nie usłyszymy. O, przebiło się coś niekodowanego. No, jak było słychać, programowanie zdekodowało sygnał, ponieważ na tej Tetrze niektórzy użytkownicy chodzą w systemie otwartym i to był jeden z nich, także oprogramowanie działa. Tak pokrótce, no jak widzicie, no jest to bardzo proste oprogramowanie, nie wyświetla nam żadnych informacji odnośnie odbieranych sygnałów w systemie Tetra, DMR, nie znamy grup, kolor kodu, slotu, no nic nie możemy tutaj wyświetlić, po prostu to, co urządzenie odbierze i zdekoduje, to nam wyśle, także może czasami nam i cztery rozmowy naraz wysłać. Funkcjonalność na razie jego jest bardzo, bardzo mała. No zobaczymy, jak ten projekt będzie się rozwijał. Być może powstanie w efekcie bardzo ciekawe oprogramowanie do emisji cyfrowych. Zaraz jeszcze na koniec pokażę to, co tutaj działa, no chyba całkiem dobrze, czyli odbiór transponderów z samolotów. Wchodzimy w ADS-B, urządzenie już się nam przestroiło na odpowiednią częstotliwość i na dole pięknie widzimy zdekodowane ramki ADS-B. Także od razu już tego trochę się pojawiło. Ten dongiel, którego używam, czyli ten telewizyjny najtańszy i antena na pasmo 2 metry, no nie są tutaj idealnym rozwiązaniem do odbioru ADS-B, ale jednak jak widzimy, te samoloty się pojawiło, nie jest ich dużo. Są zapewne tutaj w promieniu około kilkudziesięciu do 100 km. Mamy sporo informacji, ilość wiadomości, rodzaj tej wiadomości i położenie samolotu, prędkość, wysokość, numer lotu i numer oznaczenia ICAO. Takie informacje nam tutaj się wyświetlają, ale co ciekawe i to mi się bardzo podoba w tym oprogramowaniu, mamy możliwość zobaczenia dodatkowych informacji. Kiedy wejdziemy do folderu, w którym jest oprogramowanie, widzimy, że zapisuje się log z danymi i tu już mamy bardzo ładnie podaną źródło wiadomości, CRC jakie było, rodzaj wiadomości, możliwości jakie dany statek może wysyłać, no i tutaj poszczególne informacje jakie nam wysłał, także możemy sobie sprawdzać trochę więcej niż w typowych oprogramowaniach, także to jest taka fajna funkcja, że mamy całkowicie zdekodowany Telegram i dużo więcej informacji niż z innych źródeł, a oprogramowanie jest no, bardzo proste. W gry odpakowujemy program do folderu, dodajemy plik RTLS, DR, DLL z dowolnej strony, na której on się znajduje. Jest to ten interfejs łączący oprogramowanie dekodujące z donglem. Odpalamy oprogramowanie i wszystko już działa. Tu jeszcze ta funkcja, co wcześniej nie pokazałem, czyli ustawianie offsetu waterfalla i skali. O, no i niestety już drugi raz mi to wystąpiło, dokładnie w tej samej sytuacji. No, widać, oprogramowanie nie jest jeszcze dopracowane, czyli zawieszenie się tego programu. Także to się zdarza. To tyle w krótkim tym moim materiale. Zapraszam do testowania tego oprogramowania. Link do strony będzie podany w opisie filmu.
i zobaczcie, jak to u Was się sprawuje, co się uda odebrać, jakieś uwagi, informacje. Możecie skontaktować się na GitHubie z autorami, możecie dać swoje pomysły. No, ci, co potrafią pisać oprogramowania, również mogą wspomóc ten projekt. I tak jak powiedziałem wcześniej, być może powstanie całkiem ciekawe narzędzie do dekodowania pewnych rodzajów emisji, zwłaszcza do Tetry, które może na szerszą skalę się rozpowszechni, jako że jest to oprogramowanie Windowsowe, a więc dużo wygodniejsze i prostsze w obsłudze niż wszystkie wersje Linuxowe. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania filmów i do kolejnego zobaczenia.